Doktor Majewski. Moim zdaniem najważniejsza jego działalność związana jest z prowadzeniem ośrodka terapeutycznego i pomocą młodym ludziom uzależnionym od różnego rodzaju nałogu, alkoholu, narkotyków, hazardu. Jest to pionier leczenia uzależnień w Polsce. Pierwsze ośrodki zakładał równolegle z Markiem Kotańskim, chociaż zupełnie niezależnie, czyli lata 80., kiedy ten problem tak naprawdę publicznie jeszcze nie istniał. Już za to, wydaje mi się, jest warty uznania. Te wszystkie młode życia, które udało mu się uratować. Andrzej Majewski jest psychiatrą, specjalistą w leczeniu uzależnień od środków psychoaktywnych. Zajmuje się również uzależnieniami od innych nałogów, na przykład hazardu. Szczególną wagę przykłada do leczenia młodych ludzi. Jest założycielem Stowarzyszenia Familia, twórcą i dyrektorem Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień w Gliwicach, które powstało w dawnej milicyjnej kantynie. Doktor Majewski jest również prekursorem dialogu polsko-rosyjskiego na rzecz poprawienia stosunków między tymi słowiańskimi narodami a skłóconymi. Jednym z największych osiągnięć jest odrestaurowanie cmentarza żołnierzy radzieckich. Doktor Majewski od lat działa na rzecz pojednania polsko-rosyjskiego. Zaangażował się w odnowienie cmentarza żołnierzy radzieckich poległych w walce o Gliwice w 1945 roku. Majewski ma bardzo ładną czy piękną kartę opozycyjną. Nie miał powodów kochać Rosjan. Do pewnego czasu, jak żartował, jedyną rzeczą, którą z Rosjanami w nazwie, czy z ruskimi w nazwie, to były ruskie pierogi, które lubił. Ale jednak wzniósł się jakby ponad to. Bardzo dystyngowany starszy pan. Jest to taki typ starego, przedwojennego arystokraty. Zawsze pod muszką, zawsze bardzo elegancko ubrany, pełen energii. I przy tym oryginalnej barwna osoba. On z tą swoją działalnością terapeutyczną przecież na przystanek Woodstock jestem dosyć, czy był teraz, nie wiem, ale na pewno przez kilka lat był dosyć mocno obecny, próbował, że tak powiem, trzeźwić naszą młodzież.